jesteśmy w naszym mobilnym studiu tu w Hyundai. Już jestem cieplutko, tu przebiegłam się po świeżym powietrzu. Jest ze mną Mary z Polski. Dzień dobry, very much. Słuchaj, obejrzałam sobie wczoraj odcinek. No bo teraz powinnam cię przedstawić wokalistka, ale dzisiaj mogę cię przedstawić wokalistka, artystka, prowadząca program. Prowadząca programu Czas na Show Drag Me Out. I tak od wczoraj to nowe, zostało nowe wyzwanie. Ogłoszone. Tak, ja lubię bardzo mówić do ludzi ze sceny, jak gram koncerty, więc wydawało mi się, Czyli miałaś już, że tak powiem, doświadczenie w tej kwestii? Doświadczenie jest w gadaniu, ale prowadzenie to zupełnie co innego. I mimo tego, że teraz mam takie stricte porównanie, bo jestem, dokładnie jak ruszył program, to ruszyła też moja trasa koncertowa i mam porównanie, jak to jest gadać tu i tu z sceny i gadać scena w studio przed ludźmi i jest to naprawdę o wiele większa adrenalina i jakiś taki no coś, co mi się bardzo podoba, bo jesteś tu i teraz, co prawda program nie jest na żywo, więc to może też dobrze, bo jest zawsze można coś poprawić na poprawki, ale dla mnie jest to duża adrenalina i lubię to robić. To jest program, który ma trochę otworzyć społeczeństwo, otworzyć na takie rzeczy, które wydawałoby się gdzieś tam były, no nie zamiatane pod dywan, ale gdzieś w kuluarach, w nocnych klubach, w jakichś takich społecznościach, gdzieś tam po cichutku, po zachodzie słońca, że tak powiem. No mnie się wręcz wydaje, że drag queen i sztuka dragu była bardzo w undergroundzie, szczególnie w Polsce i nawet... Nie wiem, ja pamiętam od zawsze, więc nie wiem, no trochę ale ja właśnie nawet wśród swoich znajomych niektórych miałam takie skrajne opinie, że niektórzy wiedzą, że coś takiego istnieje, ale nie do końca byli, nie do końca rozumieją po co i myślę, że ten program tak od A do Z też tłumaczy, co to jest, po co to jest, jak wyglądają kulisy, że to są jakby ludzie, którzy się przebierają, wcielają w rolę, ale to nie musi być tylko facet przebrany za kobietę, to może być też na odwrót sytuacja. Więc ten program jest też taki trochę, powiedziałabym, edukacyjny pod kątem, co to jest w ogóle drag. Mhm. I ten wczorajszy pierwszy odcinek, bo też usiadłam na kanapie i musiałam obejrzeć w jakim gronie? Ciekawa jestem, w jakim gronie oglądałaś, bo nie wierzę, że sama. W gronie bardzo skromnym, bo w duecie, ale wystarczająco, żeby się dużo śmiać. I miałam właśnie taką refleksję, że też wczoraj ten odcinek pokazał taką intymność między tymi uczestnikami, że facet z facetem w zasadzie też może porozmawiać na różne takie bardzo intymne tematy i ten drag jakoś otworzył tych uczestników. Mm-hmm. Wczoraj to zobaczyłam w programie pierwszy raz, no bo nie byłam na wszystkich nagrywkach. A jak siebie oceniasz? Jak było w... Jakie miałeś odczucia i przemyślenia patrząc na siebie w telewizji, prowadząc duże show telewizyjne? Jestem z tych osób, które jak słuchają swojego głosu, to nie mają z tym problemu, no bo zajmuję się na co dzień głosem, muzyką, tak, śpiewem. Tak. Ale oglądałam i myślałam sobie nad różnymi rzeczami typu dykcja, Mary, dykcja, lepsza dykcja, potem i mów do kropki, więc ja bardzo krytycznie na siebie zawsze patrzę, ale była moja sukienka w paski. Było okej. No, będzie z ciebie gwiazda telewizji? Będzie z mnie gwiazda, Fiat, a nie Mazda, gwiazda z dywanu, za oceanu, z tą różnicą, że mój target to czerwony karpet z dziurawych skarpet. Proszę, tak zawsze kropka. Mówię na słowo pięknie. Gwiazda. Pięknie. No dobra, ale wracając do tych do jakby kuluarów, bo to jest najciekawsze. Mhm. Każdy patrząc później na, no bo poznajemy bohaterów, tam mamy dosyć ciekawy zestaw też aktorsko-sportowy, powiedziałabym. No dla mnie to był szok, że właśnie na przykład Marcin Łoputki, kulturysta, się zgodził wziąć udział w programie, gdzie trzeba ubierać się w filigranowe sukienki. Nie no, w kategoriach rzeczy. Przygody to jest chyba ciekawe. No, i on sam mówił, że dla niego to jest totalna nowość, że on nie wie, co to jest drag i dlatego to uważam, że to jest ewenement, że on się właśnie zgodził dla tego programu, dobrze to bardzo robi. On jest tam uroczy. No dobra, mamy bohaterów, mamy też takich mentorów, powiedziałabym, tak? Tych, którzy się znają na fachu, ale samo przygotowanie, te suknie, te make-upy, te włosy, to są chyba godziny spędzone przed lustrem. No to jest tak, że drag queen, które biorą udział w programie, to są jakby prawdziwe drag queen znane w Polsce, od wielu lat działające i one faktycznie się do tego programu przygotowywały też make-upowo same i malowały się same, no bo też to jest w ich takiej naturze, że każda przez make-up wyraża wizerunek, swój charakter. One wiedzą najlepiej, jak mają wyglądać. Dokładnie i czasem na planie musiały się pojawić koło jakiejś drakońskiej czwartej nad ranem, żeby zdążyć się pomalować, więc to też takie duże poświęcenie i widać było w nich ogromne zaangażowanie, bo to co, jakby ten program dla nich też jest bardzo ważny, żeby pokazać właśnie ich kulturę, która jest w Polsce niby już bardzo wiele lat, ale jednak właśnie w mainstreamie kompletnie nieznana. A jakiś odbiór powiedz taki, bo program premiera miał wczoraj wieczorem, więc nie wiemy, jakie są wyniki oglądalności, bo jeszcze jest wcześniej.
wczesna pora. Ja nie do końca wiem, jakie są komentarze, bo o tej porze jeszcze ludzie śpią. Ja czytałam wczoraj. Pewnie do ciebie parę osób napisało w trakcie tego programu. Mów, co piszą i czy szczerze, i czy to są dobre, jakie to są komentarze. Wczoraj oczywiście musiałam aktywnie obserwować i bardzo dużo osób, szczególnie z moich obserwatorów, którzy wiem, że są w społeczności LGBT, tacy bardzo aktywni, piszą, że to jest taki ikoniczny moment dla nich w Polsce, że telewizja normalnie nie bez żadnej cenzury, bez wrzucania programów tylko w internet, mówi wprost o dragu, mówi wprost o tych też wszystkich wokół tego stereotypach i łamie je, łamie temat tabu, więc takie komentarze. Iconic show! Mary ate that! I ogólnie wszystkie komentarze pełne euforii. Wiadomo, że będą hejty, bo zawsze taki skrajny i kolorowy temat będzie budził kontrowersje i hejty. I takie też i wczoraj były. Były hejty? Jest, facet w sukience, ale uważam, że właśnie trzeba dać szansę obejrzeć ten program i wtedy się zmieni absolutnie podejście. Ludzie oceniają na przykład przez pryzmat jakiegoś zdjęcia. Opakowania. Trzeba to zobaczyć. No dobra, a ci faceci w sukience, kim oni są tak naprawdę? Zdążyliście się poznać? Uczestnicy. No, oczywiście mieliśmy okazję już tyle razy się przeciąć na tym planie. Parę godzin spędziliście, paręnaście, parę dziesiąt nawet, tak? Bo plany były od rana tak, do nocy. I niektórych nie znałam, na przykład, szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że Kamil Szymczak jest znanym TikTokerem, a miałam okazję go tak poznać właśnie też jako po prostu człowieka nie z internetu i to byli wszyscy bardzo, bardzo mili dżentelmeni, zestresowani na początku, więc też się dobrze to oglądało, jak musieli się w tę rolę wcielać. I tacy też bardzo chętnie dzielący się tymi swoimi obawami. Twoje doświadczenie sceniczne, bo jednak na scenie jak staniesz, jak ten cekin założysz, jak ten make-up, ten włos tam, wiesz, nakręcisz loka, to no, otwierasz paszczę i wydajesz dźwięk, jak wiesz co śpiewać i jak umiesz to robić, to jest okej. Mhm. Natomiast tutaj do tego wszystkiego dochodzi show, które zazwyczaj jest przerysowane. Ten ruch sceniczny, to twoje doświadczenie, ono się jakoś przydało chłopakom? Myślę, że w ogóle my się dobrze zgraliśmy, bo ja czuję, że gdybym miała prowadzić jakiś inny program, to ta właśnie ten temperament, ta przesada, ta gestykulacja, którą ja mam też na swoich koncertach, w swoich projektach, mogłaby tak nie pasować do innego programu, więc program o dragu to był właśnie taki, gdzie każdy z nas mógł sobie pozwolić na te wuu, au! I widać, że to też pomagało tym uczestnikom, dla których jest to nowość, się otworzyć. Zresztą drażki są takie trochę czasem uszczypliwe, złośliwe, żartują między sobą, że drama to ty jesteś i to jakby ten program też będzie nasycony. Może ja jestem drama, ale widzę tu dwie tragedie. Dokładnie tak, kotku. I też po prostu pod tym kątem to rozluźniało tych uczestników, ale jak mówimy o koncertach, to muszę też zaprosić na swoją trasę. A, dobra. Kropkę tu stawiamy, na moment odkładamy drag queen na bok. Mów. Będę grać teraz... Pokaż, bo ty tak się ubrałaś, żeby było widać, a włosem tak, zasłoniłaś wszystko. Bo to jest taka skromność nieskromna. Erotic era. Jestem w mojej erotic erze, gram trasę koncertową w całej Polsce. Teraz jest Wrocław, Kalisz w tym tygodniu. Będzie też Toruń, Bydgoszcz, Nowe Miasta. Nie graliśmy. Dobra, i wyciągasz rękę w stronę marzeń? I wyciągam rękę w stronę marzeń. No i mam nadzieję, że uwielbiam ten numer, powiem ci, tak. Kiedyś pamiętam, wracam nocą chyba z Wałbrzycha, jechałam całą noc sama. Tak? I ten numer mnie podtrzymywał. Słuchałam go chyba 10 razy jadąc na tej trasie, bo działał jak kawa. Już. A, widzisz, czyli po prostu ten, powiedz, księdza. Sprawiał, że nie zasypiałam za kółkiem, jak to się mówi. Tak. Ja właśnie mam taką nadzieję, że ta trasa się też idealnie z tym programem zgra. W co wtorek program, gdzie właśnie jest kolorowo, bardzo energetycznie, a moje koncerty też są takie, że tam po prostu jest o wyzwoleniu, jest o feminizmie. A w tym programie też się te wątki bardzo gdzieś tam, oprócz tego, że to jest rozrywkowy program, tak, mam wrażenie, że jest program z jakąś taką społeczną też misją i... No i ta erotyka jest tu wszechobecna jest w tym momencie, prawda? I w tym programie, i w moim życiu, i w moich projektach, bo uważam, że nie ma nic fajniejszego niż się tak właśnie otworzyć i nie wstydzić. A wstyd to jest chyba najgorsze uczucie, które mi towarzyszy. Ale, no dobra, ale masz kilku bohaterów, w każdym odcinku muszą przygotować nowe show, pokazać się z innej strony, zaskoczyć utworem, nie wiem, stylizacją, make-upem, włosem, strojem, byciem, wszystkim.
wszystkim, czy tam ten wstyd, czy ten wstyd albo wstydzik może maluteńki, on gdzieś był widoczny? Był, jak pierwszy raz uczestnicy mieli zetknięcie z garderobą, w której wiszą właśnie te cekiny, o których mówisz, no to ja widziałam w oczach na przykład Marcina Łapuckiego takie przerażenie i wręcz takie reakcje, co ja tutaj robię? I potem nagle właśnie ten wstyd, bo scena to jest super miejsce, żeby przełamywać wstyd i to było widać właśnie, tą transformację. Marcin Łopucki na backstage'u przerażony versus Marcin Łopucki już w tej całym make-upie, perukach na scenie, już z ruchami po prostu czysto kobiecymi i wydaje mi się, że tak działa scena i tak działa właśnie to, ten element przebrania się, że on zrzuca wstyd i można wtedy powiedzieć o wielu ważnych kwestiach i politycznych i społecznych właśnie poprzez to. Zresztą w tym programie będą takie występy poruszające kompleksy, jakieś czarne myśli, tylko wszystko ubrane. Czyli co, chcecie parę rzeczy odczarować, tak? Trochę wymieść spod dywanu. No ja czuję, że to jest po prostu misja z Polski, że ten program wreszcie otworzy nas na w ogóle na tolerancję, na to, żeby być aktywnym i wspierać wszystkie społeczności i się nie zamykać, żeby być queerowym, otwartym na to. No i czuję, że coś takiego się wydarzy po tym programie, że jakoś tak z luzem większym wszyscy podejdziemy do tych tematów. Albo tak, mam taką nadzieję. Ciekawa jestem. Wiesz, najbardziej ciekawa jestem wyniku oglądalności, bo to zawsze pokazuje, jak odebrał to my tutaj sobie pięknie w naszej bańce funkcjonujemy, mówię o stolicy, ale duże miasta rządzą się zupełnie czym innym niż te małe miejscowości. Chciałabym zobaczyć te wszystkie babcie, które oglądają ten show i mówią: Jezu, co oni tam robią, jakie to jest wszystko śmieszne i fajne. I szczególnie właśnie mam nadzieję, że osoby, które kompletnie nie wiedziały, co to jest sztuka dragu, zerkną sobie na ten program i zrozumieją, że to naprawdę trzeba się napracować, żeby właśnie stworzyć te peruki, żeby uszyć te naprawdę przesadzone, super skrojone stroje. No i żeby potem jeszcze w tym wszystkim wyjść na scenę i z gracją, posiadając na przykład ciało mężczyzny, z gracją się ruszać i być delikatnym. Ciekawa jestem, czy ty tej gracji może nabierzesz więcej, nie tam, żebyś jej nie miała, ale może coś ci się też otworzy. No ja to mam nadzieję, że nabiorę, ale Tomasz Karolak tak nabrał, że po prostu w następnym odcinku, jak to zobaczycie wszyscy, to umrzecie. Okej. Okay. Kręci biodrem, dobrze? To jest hit właśnie, patrzeć na to, jak czasem postura kwadratowa mężczyzny musi wejść w tą rolę i jak się trzeba tego nauczyć, jak to nie jest proste. I takie trochę utarcie nosa wszystkim mężczyznom, którzy myślą, że chodzenie w obcasach to jest taka prosta sprawa. Tak, nie, no bo buty na obcasie na bank wymyślił facet. W ogóle wydaje mi się, że ci uczestnicy lepiej teraz zrozumieją różne kobiece sprawy i otworzy ich to na jakieś na nasz świat. A propos kobiecych spraw, temat aborcji, mówię tutaj o polityce i już schodzę na ziemię. Dobrze, zejdźmy na ziemię. Zejdźmy na ziemię, bo Szymon Hołownia najpierw powiedział, że marszałek Szymon Hołownia powiedział, że w Sejmie będą 4 uchwały w tym tygodniu dotyczące aborcji. Czyli te tematy, dla których kobiety poszły do urn w październiku. Tak. Natomiast wczoraj podano komunikat, że jednak 11 kwietnia, że po pierwszej turze wyborów, bo wtedy będzie to lepszy czas. Polki są wściekłe. No cóż, jeżeli będzie trzeba jeszcze raz wychodzić na ulicę i brać udział w protestach, no to ja idziesz? Pójdę, jak i wtedy poszłam, bo czuję, że to jest temat, o którym trzeba mówić głośno i jak najbardziej mamy do tego pełne prawo, do wolności wyboru. I skoro wtedy wyszłyśmy na ulicę, jakieś poruszenie nastąpiło, no to trzeba zrobić to jeszcze raz i jeszcze raz i ja wierzę, że w końcu dopniemy jakby tej wolności. Chciałabyś, żeby Polki czuły się bezpieczne? No chciałabym, żeby było zupełnie odwrotnie niż w piosence Maria przed ołtarzem, gdzie jesteśmy pod pantoflem jakichś oczekiwań czy decyzji wyższych. Tylko skinienie głową jedyną rzeczą, jaka nam została, jest, tak? Dokładnie. I bycie na tak, gdzie bycie na tak powinno być naszym własnym wyborem i to, czy my chcemy mieć dzieci, nie chcemy mieć dzieci, to zależy tylko od nas. Czy my chcemy brać ślub, czy być tą przykładną właśnie Marią sprzed ołtarza. Dokładnie. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór i nie powinien nam nikt tego narzucać. A ty czujesz się bezpiecznie? Mówię ty jako ty, bo jeszcze do tego wszystkiego doszło wydarzenia te ostatnie z zeszłego tygodnia, gdzie kobieta na ulicach stolicy, w centrum została zgwałcona, nie żyje. No to jest na pewno historia dająca z powrotem... To jest takie zachwianie naszego poczucia bezpieczeństwa. Dająca z powrotem do myślenia, że tak naprawdę świat jest pełen też takich ciemnych zakamarków, o których się może na co dzień nie myśli właśnie w
tym kolorowym świecie, o którym ty mówisz, my tutaj o programie i tak. o uśmiechach, a dzieją się też takie rzeczy i wydaje mi się, że to nie tyle wpływa na mój brak poczucia bezpieczeństwa, co bardziej na to, żeby mówić jeszcze głośniej o tym, że takie rzeczy się zdarzają i że nie ma na to zgody po prostu. Tak mi się wydaje, że to budzi we mnie taką ochotę buntu i misji, żeby właśnie mówić, dobra dziewczyny, nie, jakby musimy na siebie uważać i się wspierać i do takich rzeczy dochodzić po prostu nie może. Jest to przerażające. Wiem. Czujesz w sobie taką moc, że jednak twoja popularność, te twoje piosenki, które mają zawsze tekst, który ma jakiś przekaz, te teledyskie, które mają przekaz, show, które ma przekaz, u ciebie ta treść w środku jest. Wiesz, o co mi chodzi. Czujesz, że dzięki temu masz takie narzędzie, które mogłoby zmieniać świat, które mogłoby zmieniać rzeczywistość kobiet, że te kobiety poszłyby za tobą? Lubię bardzo zabawę słowem i pod płaszczem tego, że czasem jest tam w moich tekstach wulgarnie czy powierzchownie, to właśnie w środku oj tam. Przekuć jakąś myśl i największą moją taką radością jest właśnie jak widzę na koncertach dziewczyny i czym właśnie też ze swoimi chłopakami czy z kolegami, którzy na przykład śpiewają piosenkę, w której mam taki fragment, każda dziewczyna ma wierzyć w siebie i ci chłopcy z tą ręką do góry przekonani o tych rzeczach i mimo tego, że czasem te teksty są proste w formie, to czuję, że jakąś taką moc dają. Singiel Suka jest też o tym właśnie, że moje koleżanki w ciąży, moje koleżanki w Ikei podpisują aneksy, a ja kompleksy. O tych właśnie oczekiwaniach co, wobec dziewczyn, wobec nas wszystkich. I może ja nie chcę się czuć jakimś głosem pokolenia czy kobiet, tylko bardziej taką jedną z nich, która właśnie mówi o tym, o czym sobie z koleżankami po prostu gadamy przy winie i o czym się sobie żalimy. Mhm. A gadacie przy winie właśnie o takich sytuacjach jak ta teraz, w tym momencie, czyli o prawach kobiet w naszym kraju? No pewnie, to w zasadzie bardzo jest, w ogóle mam wrażenie wśród i moich znajomych i tak jak obserwuję młodych ludzi, fajne, że się coraz częściej o tych wszystkich rzeczach mówi, jak były czy sytuacje, że trzeba było wyjść na ulicę, to też chętnie się wszyscy dzielili swoimi odczuciami, emocjami, więc tak, ja myślę, że w ogóle młodzi ludzie są dosyć świadomi i chętni, żeby coś zmieniać i że to się tak fajnie, że to może coś na przyszłość dobrze nam w tej krainie z Polski zrobić. W krainie z Polski. 8 marca mamy Dzień Kobiet, ale mamy też olśnienia. Wiem, do czego pijesz. No właśnie. Bardzo dziękuję za nominację w kategorii muzyka popularna w olśnieniach Onetu. Tak jest. Namawiałam swoich obserwatorów do głosowania. Zobaczymy, jak im poszło to głosowanie w piątek. I nie wiem, czy mogę powiedzieć. Ono jest zakończone już. Tak, ono jest już zakończone, więc już głosować nie można, można tylko trzymać kciuki, ale ze mną jest Lech Janerka i Astma. Muszę przyznać, że wcześniej nie kojarzyłam twórczości Astmy, ale sobie zobaczyłam i cieszę się, że jestem w tym gronie, ale liczę na to, że po prostu płyta Erotic Era zostanie jakoś doceniona. A jak nie, to mam tam niespodziankę na tej gali. Ale nie będę mówić jaką. Będziesz szokować? Nie wiem, czy właśnie mogę powiedzieć, ale niespodzianki są chyba lepsze. Nie możesz, my tutaj nikomu nie powtórzymy. No, będzie piosenka zaśpiewana. A może nawet dwie. Dobra, coś dalej? To, że Mary będzie śpiewać, jakoś mnie nie dziwi. Mam zamiar właśnie tą moją erotic erę na gali olśnień jeszcze bardziej nabłyszczeć razem z lateksem. O, dobrze, czyli będzie większe. Pomyśl sobie, że ten nasze mobilne studio w Hyundai to jest taki mały konfesjonał. Tak, jak możesz to naprawdę opowiadać. Wiem, ty byś tak jak właśnie w tej piosence Maria przed ołtarzem, żona tak? powinna podtrzymywać no męża. Gość powinien, wsiadając do konfesjonału, pięknie opowiadać, co ma w duszy ukryte. Dokładnie, wszystkie swoje tajemnice, a potem tak. oglądać to tak. w internecie i. Pięknie się kliknie. I zrobić sobie facepalm. Ale. Piłaś kawę, widziałam, więc. Więc wiem, co mówię. Wiesz, co mówisz. I była tak. tam kawa. Tak. Ale nie mogę się doczekać tej gali. I cieszę się właśnie, że płyta Erotic Era, która nie jest o tematach prostych, która nie jest aż taka, mam jest wrażenie, jest doceniona popowa, samą nominacją. Jest doceniona, tak. Szczególnie, że tam uzasadnienie było właśnie, że jest to docenienie za odważne teksty. A dla mnie teksty to jest najważniejsza rzecz. Od tego wychodzę. I tak, i jak, tak zawsze było? Tak u mnie zawsze było. A ty było. Zawsze czułaś, że masz więcej do powiedzenia? Bardziej, że mam więcej do napisania niż do powiedzenia, bo jestem z tych osób, które jak siedzą gdzieś w towarzystwie,
towarzystwie to obserwują, nie wypowiadają się, ale potem smaruję wiersze. Czyli to jest, zbierasz materiał w każdej chwili, rozumiem, tak? Więc to jest bardziej moja siła głosu, że potrafię, że odwagę dopiero zdobywam z piosenką na scenie, a nie tak w życiu codziennym. I chyba to jest taki sposób też na radzenie sobie z różnymi kompleksami czy czarnymi myślami. Miałam też o tym cały projekt Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Tematy, które też są takie mroczne, ale były mi potrzebne, żeby o tym powiedzieć. Tak, tak. To tak w kontekście wszystkiego, o czym rozmawiamy i tej właśnie wolności słowa, że cieszę się bardzo, że tak się w Polsce otwieramy i właśnie na tematy erotyczne i na feminizm i na ten drag i że coraz mniej to szokuje, coraz bardziej jest normalne. Ja tak ciebie słucham i mi się wydaje, że ty lubisz mieszkać w Polsce. Ja lubię bardzo mieszkać w Polsce. Ja nie chciałabym się wyprowadzać. Ja bym chciała grać koncerty z Polski i tylko tak żyć. To jest najlepsze. A Ameryka. Ameryka, niech sobie będzie Ameryką. Dokładnie, Hollywood przestał mnie kusić. Słuchaj, nigdy nic nie wiadomo. Czasami trzeba głośno marzyć. No to prawda. Support przed Coldplayem był, to kto wie, co będzie dalej. No ale właśnie. Dziękuję ci bardzo. Ja ci dziękuję. I miłego Dzięki dnia. Dzięki wielkie, Mary z Polski. I mam nadzieję, że Martyna coś ci też się spowie w tym konfesjonale. Oczywiście. Do zobaczenia. Buziak, dziękuję.